drogi wiedzy za nic zejść nie chciał, choć to czasem wiele kosztowało. Nauka, wbrew wcześniejszemu doświadczeniu, szła mu już bardzo dobrze. I szedł do szkół kolejnych. Szedł coraz dalej od domu, szedł sam. Odległości ogromne przemierzał nieraz. I pieszo, czy w śniegu, czy w deszczu, i w spiekocie. Od szkoły do szkoły. Wszędzie albo wojny, pożogi, albo zarazy go wypędzały, że uciekać musiał. Postanowił udać się do kolegium jezuitów we Lwowie. I niestety egzamin pokazał pewne braki w edukacji Janka, które przeszkodziły w przyjęciu go do kolegium. I tu krzyże się zaczęły. Niestety przyszło nieszczęście, choroba zaraza, która grasowała wtedy w Lwowie i okolicach. Cierpiał bardzo. Wyglądał wprost obrzydliwie, że ludzie, u których był zatrudniony, go wypędzili, bo się bali. Razu jednak jakiś człowiek miłościwy nad nim się pochylił i ledwie żywego do stodoły pod miastem zawlókł. Tych momentów bliskości śmierci było sporo, ale one kształtowały go. One dawały mu moc. On dojrzewał w tych doświadczeniach. I przyszła Wigilia Bożego Narodzenia, on wtedy poszedł po prośbie do domów i nie miał siły już powrócić. Po czasie dłuższym Bóg go uzdrowił. Jeszcze mu takiej mocy dla ducha dodał, że chłopak do końca życia błogosławił doświadczenie ono. Im większej Bożej opieki doświadczysz, tym goręcej Mu za nią dziękuj oraz oddaj się Jego miłości. Udał się piechotą do Rawy Mazowieckiej, do tamtejszego kolegium, gdzie został przyjęty, gdzie skończył Wydział Retoryki w ciągu tych 2 lat. Skończył także 2 lata studium filozofii. Nikt lepiej nie wyznaje Chrystusa jak ten, kto idzie za Nim poprzez przeciwności. Janek nasz nauki we Lwowie pokończywszy, do domu wrócił i o życiowej swej decyzji rodzicom powiedział. Mama przypuszczała, że on się ożeni. Jej syn był już naprawdę człowiekiem z lepszych sfer, ponieważ miał takie wykształcenie, już miał obycie. Mógł o jakichś karierach już nad tym się zastanawiać, ale jednak on wybrał życie w zakonie. I tak roku pańskiego 1654, w 23 wiośnie swego życia, Janek do nowicjatu pijarskiego w Podolińcu został przyjęty jako brat Stanisław od Jezusa i Maryi. Pan Bóg składa w nas pokłady dobra i pokłady talentów, które czasem bywają nieodkryte. I on od Niłka ostatecznie doszedł do wykładowcy retoryki, do wybitnego kaznodziei i do doradcy, króla, szlachty, do spowiednika nuncjusza, który później został papieżem. Jeśli popadniesz w trudności, nie upadaj na duchu. Nie bój się. Bóg cię doświadczy, ale nie opuści. Bez wątpienia wkrótce go znajdziesz. Zobaczysz i doznasz jego łaski.